Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Generale. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam serdecznie słuchaczy. Zwracam się do generała Mieczysława Gocuła, tym razem w cywilu, bo to były szef sztabu generalnego Wojska Polskiego. Panie Generale, Polska będzie miała jedną, jeśli się oczywiście to spełni, jedną z najliczniejszych armii w Europie. Liczniejszą niż armia niemiecka czy armia brytyjska. Czy w związku z tym, że będziemy mieli dwa razy więcej żołnierzy, to będziemy również dwa razy bardziej bezpieczni? No, ciekawe stwierdzenie, panie redaktorze. Dobre pytanie, bo już na początku pan podkreślił tą warunkowość. Oczywiście zapowiedzi są fantastyczne. Każdy kraj chciałby być silny siłą swojej armii. Natomiast ja nie wierzę oczywiście, że będzie sytuacja, w której osiągniemy ten poziom. To budzi wiele emocji, również kontrowersji wśród moich przyjaciół, najbliższych współpracowników, byłych współpracowników już, ale nie sądzę, żebyśmy osiągnęli ten poziom z wielu powodów. Dzisiaj już mamy trudność utrzymania 100 tysięcy żołnierzy zawodowych w armii. 100-110 tysięcy jest trudnością. Nie osiągniemy tego poziomu. Nie osiągniemy tego poziomu, ale rozumiem, nie osiągniemy tego poziomu nie dlatego, że to złe, tylko dlatego, że po prostu się nie uda. Nie dlatego, z dwóch powodów. Jest to złe, jest to niepotrzebne. Panie redaktorze, w dzisiejszych czasach, więc dlaczego, zadam pytanie może w ten sposób, przewrotnie, dlaczego nie 300, a dlaczego nie 500 tysięcy, a dlaczego nie możemy mieć największej armii w Europie? Po prostu nas nie stać na to. Panie generale, panie redaktorze, dzisiaj, żeby armia była skuteczna, to nie jest istotą liczebność. Istotą jest jakość. Nie stać nas na 250 tysięcy żołnierzy dobrze opłaconych, dobrze wyszkolonych, dobrze wyposażonych, z dobrą infrastrukturą, ze wsparciem logistycznym, medycznym, etc. Nie stać nas na to. Generał Skrzypczak chwali tę decyzję, mówi, że to, co się stało, czyli ten projekt ustawy daje nadzieję na odwrócenie trendu zaniedbywania armii przez lata i jej redukowania. Generał Pacek mówi, że jest wiele rzeczy, które mi się w tej propozycji podobają, choć są też i takie, które budzą moją wątpliwość. I że idea budowy armii dużej i silnej jest tą, którą pan generał Pacek popiera. Jak rozumiem, zdania są różne, ale przede wszystkim dominuje tutaj takie powątpiewanie. No, jak się uda, to dobrze, ale chyba się nie uda. No, panie redaktorze, ale skupmy się na faktach, tak? Po pierwsze, ja w tej reformie, w zapowiedzi tej reformy widzę również wiele dobrego, bo niewątpliwie system motywacyjny, który przedstawił minister, jest ciekawy, interesujący, no i chyba potrzebny, żeby go wprowadzić i tutaj szczerze bym go wspierał. Podobnie jak system motywacyjny, żeby pozostać w służbie dłużej, bo wie pan, kiedy ja zwalniałem oficerów w sztabie generalnym na 20, których pytałem, 18 powiedziało, że gdyby mógł służyć, panie generale, dłużej, to bym chętnie służył. Więc stwórzmy im warunki do służby i stwórzmy im zachęty do służby, żeby ten potencjał intelektualny ludzi doświadczonych w armii utrzymać jak najdłużej. Niewątpliwie są to dobre zachęty. I ta reforma w tym aspekcie ma wiele dobrego. Również dążenie do silnej armii, absolutnie tak. Do wzmocnienia naszej pozycji w NATO, czy też w Unii Europejskiej, absolutnie tak. No ale rozpocznijmy przede wszystkim od diagnozy stanu obecnego. No właśnie, bo pan mówi coś, co wydaje się dość oczywiste. To jest pytanie o to, czy będziemy mieli sprzęt na przykład. Samych żołnierzy możemy mieć i 500 000, tylko czy oni będą mieli odpowiedni sprzęt. No i tutaj ministerstwo odpowiada, że takich zakupów sprzętu, jakie teraz są, nie było nigdy. I wymieniają to, co kupujemy. Część tego powinno się panu podobać. Pan jest z wykształcenia żołnierzem pancernikiem, czołgistą. No będziemy kupowali 250 czołgów Abrams. Kupujemy w zasadzie już przecież. Będą 32 samoloty F-35, hipernowoczesne. Śmigłowce, drony bojowe, no, nie licząc sprzętu pomniejszego. Brzmi to imponująco, chociaż my cywile nie wiemy, czy tak naprawdę kupujemy to, co jest potrzebne, czy tylko to, co ładnie wygląda i dobrze brzmi. O, i tu sedno, pan redaktor zahaczył sedno sprawy. Faktycznie, czy kupujemy to, co potrzebne jest? No, dlaczego kupujemy 250 czołgów, a nie 500 znowu? Czy chcemy zrównoważyć konwencjonalny potencjał Federacji Rosyjskiej, która posiada, z mojej wiedzy, ponad 20 tysięcy czołgów? No nie zrównoważymy tego. Ja powiem tylko tyle, że całe NATO przez 50 lat starało się ten potencjał konwencjonalny zrównoważyć i się nie udało, więc nie próbujmy my samodzielnie tego uczynić.
pytanie takie, czy kupujemy właściwy sprzęt? Ale pani, dobrze, panie generale, pan mówi tak, pan zadaje pytania, to niech się pan nie gniewa, to ja poproszę, spróbuję to odwrócić, to ja będę zadawał pytania, a pan odpowie. To dobrze, no to skoro nie czołgi Abrams zapewnią nam bezpieczeństwo, to co by nam zapewniło? Co powinniśmy kupować? Panie redaktorze, przede wszystkim powinniśmy w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, powinniśmy zapewnić wielowarstwową obronę powietrzną przeciwlotniczą. Tego nie mamy. Dwie baterie Patriot są wspaniałe i zaręczam panu, że będziemy je oglądać na pewno na każdej defiladzie, na każdej uroczystości, ale dwie baterie Patriot nie są w stanie nawet obronić miasta stołecznego Warszawy. A co to dopiero mówić o dużych zgrupowaniach wojsk, gdyby takie miały powstać w rejonach odpowiedzialności. Więc to jest kwintesencja. Pan wspomniał o śmigłowcach. Wie pan, ja już te śmigłowce to już widziałem 3, 2, 5, 12 wchodzących. Powiedzmy sobie wprost, jesteśmy członkiem dużego paktu. Struktury zbiorowego bezpieczeństwa wymagają od nas tego, żebyśmy byli wiarygodnymi członkami. Proszę pana, nie uczestniczymy od kilku lat, nie uczestniczymy odpowiedzialnie w procesie planowania obronnego sojuszu. Dobrze, to panie generale, to zostawmy na sekundę sprawy strategiczne, sprawy zakupów. To pytanie, które się pojawia, to jest właśnie pytanie o służbę wojskową, tę służbę zasadniczą i tę służbę obowiązkową. W Polsce od 2010 roku nie ma obowiązkowej służby wojskowej, ale są państwa, i to nie mówię tylko takie jak Rosja czy Białoruś, ale przecież państwa, i nie tylko Izrael otoczony wrogami, ale takie państwa jak Austria, państwa skandynawskie, Dania, Finlandia, ale czy Grecja, czy Turcja, w których obowiązkowa służba jest. Czy powinniśmy dążyć do tego, by przywrócić obowiązkową służbę wojskową? No oczywiście zawiesiliśmy obowiązkową służbę wojskową w 2010 roku i to po doświadczeniach właśnie operacji głównie w Iraku, ale też i Afganistan nas utwierdził w tym, że w dzisiejszej armii nie ma miejsca na nieprofesjonalistów, więc dzisiejszy sprzęt, technika, high technology wymaga od nas tego, żeby dobrze przygotować żołnierzy, bo to, jak się posługujemy tym sprzętem, świadczy o jakości tej armii. Więc tutaj mamy jasną sytuację. Jeżeli chodzi o masowość tej armii, trzeba szkolić, panie redaktorze, rezerwy. Niekoniecznie utrzymywać cały dzień armię, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, armię 250 tysięcy. Panie generale, jeszcze jedna ważna sprawa. Kryzys na granicy z Białorusią spowodował, że Polska przesunęła tam również wojsko. No i zareagował na to Aleksander Łukaszenka. Prezydent Białorusi powiedział, że my to wszystko widzimy, będziemy na to wszystko zdecydowanie reagować, na te ruchy polskie. I użył takich słów, jeszcze trochę poczekamy i uprzedzimy ich, a potem będziemy reagować brutalnie, nie zważając na jakąkolwiek krytykę z ich strony. Czym nam grozi Łukaszenka? Łukaszenka niewiele może grozić, Łukaszenka nie grozi. Łukaszenka tak naprawdę kieruje te słowa do swoich obywateli wewnątrz Białorusi. Mówi im o tym, że oto jest bohater narodowy pod tytułem prezydent Łukaszenka, który jest obrońcą narodowym. Wykorzystuje tę sytuację i będzie wykorzystywał bardzo zgrabnie, bo przecież szkoła propagandy tej wschodniej no nie ma sobie lepszej. Zobowiązuje. Proszę Państwa, w RMF24 padnie bardzo ważne pytanie, komu się podlizywać. I o tym i o wojsku będziemy rozmawiać, natomiast na razie serdecznie Państwu dziękujemy, życzymy miłego weekendu, kłaniamy się nisko i zapraszamy do internetu. Tak. To pytanie, komu się podlizywać, to za moment. Ja pytałem o Łukaszenkę, bo tak naprawdę, wie pan, to jest takie pytanie, które czasami sobie zadajemy, kiedy patrzymy na przykład na to, co się dzieje na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Gdyby, nie daj Boże, spotkała nas wojna, to nasze wyobrażenia o wojnie są takie jak z filmów wojennych o II wojnie światowej. Tymczasem, jak widać, wojna może być inna. Może być po prostu nieustającym szarpaniem na granicy. Może być wojną informatyczną. Może być takimi działaniami właśnie dywersyjnymi, szpiegowskimi. Tym wszystkim, o czym mogą się przekonać Ukraińcy. Gdyby, nie daj Boże, wybuchła w Polsce wojna, jak by wyglądała? No właśnie, panie redaktorze, świetne porównanie, bo my znamy wojnę i chyba budujemy armię na tę wojnę, która już była, bo zakup tak dużej ilości czołgów w sytuacji, kiedy nie ma obrony powietrznej, to przypomina raczej przygotowania do łuku kurskiego,
niż przygotowania do tej przyszłej wojny i o tej wojnie powinniśmy mówić. Ja panu powiem tylko jedną rzecz, taką per analogia. Kiedy byłem na spotkaniu z niemieckim szefem obrony, pytał mnie, co się dzieje w Polsce. Ja mu mówię, słuchaj, no tworzymy nowy rodzaj sił zbrojnych, 50 tysięcy wojsk obrony terytorialnej. Mówi, świetnie, mówi, a co tam u ciebie słychać, pytam. On mówi, no my też tworzymy nowy rodzaj wojsk. Mówi, 13,5 tysiąca, Ursula von der Leyen zapowiedziała, że utworzymy go jak najszybciej. A co to będzie? A będą to wojska obrony cybernetycznej. Taka jest różnica, więc czy my się przygotowujemy do wojny przyszłej, czy mamy gdzieś nostalgię i tęsknotę do czasów 1939 roku, żeby ganiać po lasach przeciwnika? No tutaj jest zasadnicza odpowiedź, tak? Więc pytanie jest takie, czy dzisiaj jesteśmy bezpieczni w tej wojnie, która się toczy, wojnie hybrydowej, cybernetycznej? Czy czołgi nam pomogą na granicy z Białorusią? Być może później na granicy z Ukrainą, gdzie będą się przedostawać migranci? No na pewno nie. Na pewno tych czołgów nie potrzebujemy. Natomiast potrzebujemy innych również zdolności, które wyjdą nie tylko do dzisiejszego konfliktu i pozwolą nam ten konflikt opanować, ale również będą właściwe... Sam pan doskonale wie, przecież zna pan polityków, że akurat kupowanie czołgów Abrams nie musi mieć uzasadnienia militarnego, natomiast z pewnością ma uzasadnienie polityczne. W końcu Amerykanie będą czuli się zobowiązani, że wydajemy u nich kupę forsy na czołgi. Panie redaktorze, to więc nazwijmy to po ludzku, takie sprawy jak jest. To nie jest pilna potrzeba operacyjna, ale pilna potrzeba polityczna. No, widocznie na potrzebę sojuszu z Ameryką musimy sobie kupić czołgi, no może to tak działa. No. Ale czego się boimy? Chcemy związać naszych partnerów, strategicznych partnerów umowami handlowymi? Obawiamy się, że opuszczą Polskę? No panie generale, ale bądźmy szczerzy. Bądźmy odpowiedzialni w tym sojuszu i wtedy na pewno nie wyjdą. Aha, myśli pan, że jak będziemy odpowiedzialni? Myśmy byli odpowiedzialni. Jeździliśmy tak, jak Amerykanie kazali. Jeździliśmy do Iraku, jeździliśmy do Afganistanu. Istnieje uzasadniona obawa, że jak przyjdzie co do czego, to Amerykanie i tak nam nie pomogą, bo będą akurat no, pilnie zajęci w Panamie. Panie redaktorze, ja sobie pozwolę na jedną rzecz. Jeżeli mówimy, że będziemy mieli 250-tysięczną armię, to wie pan, co wymaga 250-tysięczna armia? Dobrego systemu mobilizacyjnego. Tymczasem dzisiaj, likwidując wojewódzkie sztaby wojskowe i komendy uzupełnień, tak na dobrą sprawę rozwalamy, mówiąc kolokwialnie, rozwalamy system mobilizacyjny w Polsce. Jeżeli dzisiaj mówimy, że zmieniamy system reagowania kryzysowego, to ja bym chciał, żeby ten rząd, opracowując strategię bezpieczeństwa narodowego, w której napisał, że system reagowania kryzysowego narodowy będzie spójny z sojuszniczym, co pozwoli nam przejść i obejmie nie tylko konflikt typu katastrofy naturalne, ale również polityczno-militarny konflikt i płynne przejście od stanu pokoju, kryzysu i wojny, tak jak to jest w sojuszu, a dzisiaj mówimy, że Wojska Obrony Terytorialnej przejmą reagowanie kryzysowe, no panie redaktorze, naprawdę godziny by zabrakło, żeby wyjaśnić, że to jest niedorzeczność. Mam nadzieję, że rządzący jeszcze raz poddadzą ten projekt weryfikacji, zrobią szersze konsultacje w armii, a żołnierzy bardzo proszę o asertywność w tym zakresie. Nie wierzę, żeby wojskowi proponowali tknięcie systemu mobilizacyjnego, który naprawdę wzoruje się na najlepszym na świecie. Pułkownika Wiatra z 1939 roku, oczywiście wspierany dzisiejszą nowoczesną techniką i technologią. Panie generale, pan jest od paru lat w stanie spoczynku, od 4 lat zdaje się, tak? Od 2017 roku. Tak. Pan miał 54 lata, kiedy odchodził z wojska. To dość młody emeryt. Ja rozumiem, że polityka pewnie daje się we znaki na takim szczeblu, kiedy się jest szefem sztabu generalnego. A proszę powiedzieć, czym się pan teraz zajmuje? Różnymi sprawami. Przede wszystkim odpoczywam. Robię te rzeczy, na które nie miałem czasu robić. Czytam. A pan naprawdę jest emerytem teraz? Tak, jestem emerytem, choć miałem jeszcze ochotę służyć, bo mogłem służyć jeszcze 10 lat zgodnie z przepisami. I taką ochotę miałem służby. Natomiast no, jeżeli warunkowania... No to dlaczego pan odszedł? Dlaczego pan odszedł? Był pan powołany, świeżo powołany na kolejną kadencję jako szef sztabu generalnego. Powołany zostaje pan w 2016 przez prezydenta Dudę. W styczniu 2017 pan odchodzi. No tak. Po pierwsze chciałem dokończyć planowany szczyt NATO w Warszawie, bo czułem się też personalnie odpowiedzialny za przedsięwzięcia, te, które na mnie ciążyły. Nie mogłem wcześniej odejść. Po drugie to pan prezydent prosił mnie o pozostanie. Również minister obrony narodowej prosił mnie o pozostanie. Ale w sytuacji, kiedy doszło do wręcz dewastacyjnych działań w armii, czystek kadrowych,
I to ludzi nie tylko, wie pan, tych, które gdzieś tam się w propagandzie przejawiały, że czy informacje, że są to ludzie po szkołach wschodnich, nieprawdą jest. Po szkole wschodniej zwolniliśmy jednego generała Rozynkę w Siłach Zbrojnych. Był to generał, który się wykształcił w Rosji, a nie w Związku Radzieckim, w Rosji. A więc dobrze byłoby znać język wroga, dobrze byłoby znać strategię, sztukę operacyjną wroga, natomiast tego człowieka zwolniono. Ktoś nie doczytał, że to nie był Związek Radziecki, tylko Rosja, a wysłaliśmy go tam już po transformacji ustrojowej w Polsce. Ale zwalniano również generałów po wykształceniu, po studiach polityki obronnej w Stanach Zjednoczonych, u naszych partnerów, takim przykładem był generał Mitręga. I więc jakoś rozpoczęto dewastację sił zbrojnych od kadr. Ale mówi pan o tym, że rozpoczęto dewastację. Te oskarżenia się pojawiają cały czas, a pan je teraz adresuje do kogo? Znaczy, kto tak naprawdę dokonał tej dewastacji? Minister Macierewicz, ktoś inny? Ale zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Pan minister Macierewicz dokonał dewastacji w postaci czystek, które nie miały precedensu. Siły zbrojne dopiero co przeszły katastrofę, również przeżyły katastrofę smoleńską. Straciły wszystkich dowódców prawie. I zaraz, tuż po tym, robi się taką czystkę w armii. Dewastacja naszej pozycji w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej, w tym pionie obronnym, no była katastrofalna. Katastrofalna. Myśmy wypowiedzieli formalnie współpracę z Niemcami, kiedy ministrem obrony narodowej Niemiec była pani Ursula von der Leyen, wypowiedzieliśmy formalnie współpracę z Niemcami wojskową. Tuż przed szczytem sojuszu. Nie mamy sojuszników w Niemczech, nie mamy sojuszników we Francji, a Francuzi mówili, bo cały czas się mówi, że przez karakale. Nieprawda. Francuzi jasno powiedzieli. Słuchajcie, każdy kontrakt można zerwać. Narzekajcie na sprzęt, nie szukajcie excuse tam, gdzie go nie ma. Bądźcie odpowiedzialni. Więc my nie mamy już w tej chwili sojuszników, partnerów. Holendrów mamy sojuszników? No nie. Żeśmy to jest, że akurat jeśli chodzi o Francję, to sytuacja się zmienia. Będziemy ich teraz wspierać w misji w Afryce. Prezydent Duda pojechał... To było ocieplenie wizerunku Polski, panie redaktorze. O, chyba nie. Myślę, że tam są znacznie poważniejsze interesy, panie generale. Jestem nawet głęboko przekonany. O tym politycznie nie chciałbym mówić, bo nie jestem politykiem. Ale to jest akurat bardzo ważne. Jeżeli nagle pojawiają się oferty kupna francuskich elektrowni atomowych, a Polska mówi, chętnie byśmy pojechali do Afryki, pomogli Francji i organizujemy w dodatku jakiś wielki koncert francuski, no to wygląda po prostu jednoznacznie. Wspaniale, po prostu nastąpiła jakaś zmiana w tych relacjach, ale rzeczywiście to polityka. Natomiast ja chcę wrócić do tego. Pan mówi tak, Macierewicz dokonał czystki, no ale Macierewicz broni się tak. Było wojsko, które było niewydolne, było wojsko, które zajmowało się głównie imprezowaniem z politykami i sprawianiem dobrego wrażenia. Wreszcie będzie wojsko wydolne, sprawne i takie, które nie szuka, nie wiem, na wschodzie sojuszników. No tak, widzi pan, panie redaktorze, tylko wojsko jest sprawne wtedy, kiedy ma funkcjonujące systemy, a dzisiaj tych systemów nie ma. To dzisiaj, mimo że zapowiedź z 2016 roku była dokończyć reformę systemu dowodzenia, to dzisiaj nie mamy wojennego systemu dowodzenia. Wiemy, jak wojsko będzie walczyło na czas wojny. Nie mamy centralnego stanowiska kierowania obroną państwa. O to chciałem pana spytać. Wie pan, myśmy się próbowali przedrzeć przez nazwy poszczególnych stanowisk wojskowych i ostatecznie poległem i pana spytam, jak jestem młodym oficerem i chciałbym koniecznie zrobić karierę, to komu ja się mam podlizywać? Bo jest generał Andrzejczak, to jest szef sztabu generalnego, nazywany, prasa lubi takie określenia, pierwszym żołnierzem Rzeczpospolitej. Jest on jednocześnie naczelnym dowódcą sił zbrojnych, no to na wypadek wojny. No ale jest jeszcze generał Tomasz Piotrowski, to jest dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych, a jakby komuś tego było mało, to jest jeszcze generał Mika, dowództwo generalne rodzaju sił zbrojnych. Panie generale, ja poległem, to komu się mam podlizywać? No więc właśnie, no w całym demokratycznym świecie funkcjonujących normalnie armii jest jeden żołnierz. Struktura wojskowa jest strukturą hierarchiczną, piramidą, więc na tej szczycie piramidy dobrze, żeby stał jeden żołnierz, to żeby żołnierz był jasno określony nie tylko w konstytucji, ale i w życiu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że na przykład Wojskami Obrony Terytorialnej kieruje minister. To tak przypomina mi nieco jazdę samochodem, kiedy za kierownicą siedzi pan
nie ma prawa jazdy, nie mający zielonych przepisów ruchu drogowego, z boku ma, nie wiem, generała Mika albo szefa sztabu i mówi, panie generale, jedziemy. No jedź pan, panie ministrze, tylko ja się boję, tak? Ale to zostawmy, tak. Zostawmy na razie WOT, bo ten WOT to ma dnia. Ja bym się nie podlizywał nikomu, jak powiedziałbym to? W ten sposób. Ja bym się nie, ja w ogóle nie tolerowałem tego typu zachowań, ale tak na poważnie. Szef sztabu, żeby był pierwszym żołnierzem, to nie wystarczy go tak nazwać. Trzeba mu dać kompetencje i narzędzia, żeby mógł te kompetencje realizować. Ale przecież, panie generale, sekundę, bo te twory, te dowództwa operacyjne i dowództwa generalne rodzajów sił zbrojnych, one powstały relatywnie niedawno i to nie za PiS-u, tylko za poprzednich rządów. I one powstały dlatego, że były odpowiedzią na postulaty wojskowych. Ja przyznaję, że ja nie rozumiem tego. To znaczy, kto jest w tej chwili najważniejszym żołnierzem? Kto de facto rządzi polską armią? Szef sztabu? No właśnie, obawiam się, że nie, panie redaktorze, a tak powinno być. Tylko no to z nazwy, kto? Dlatego, że jest przełożonym i ma że tak powiem, sprawczość dyscyplinarną nad żołnierzami. Natomiast dzisiaj kreuje się na pierwszego żołnierza niestety dowódca generalny. Dowódca generalny? Czy byłby to generał Mika akurat? To tak. Proszę się podlizywać panu generałowi Mice. Rozumiem? Nie, oczywiście, ja mam sympatię i wielki szacunek do szefa sztabu i wiem, w jakiej sytuacji się znajduje. Natomiast muszę powiedzieć jednoznacznie, żeby szef sztabu mógł kierować armią, musi mieć narzędzia. A tych narzędzi nie ma, bo sztab generalny nie jest w stanie w obecnej strukturze organizacyjnej kierować siłami zbrojnymi. To jest dylemat, to jest problem. Mam takie poczucie, że tematów nam by do rozmowy nie zabrakło bardzo długo. Jednej rzeczy nie mogę jakoś zrozumieć. Akurat wojsko nie jest tutaj odosobnionym przypadkiem. Pan 50-paroletni, no, wykształcony i w Polsce, i za granicą generał, zbiera grzyby. To nie jest chyba dokładnie to, o czym Polska powinna marzyć strategicznie, żeby wysyłać generałów na grzyby. To jest porażka państwa. No tak, coś w tym jednak jest. To nie jest nasza porażka. Ja jestem otwarty i oferuję swoje usługi, będę wspierał reformę. Również mogę poddać analizie to, co się proponuje, ale wie pan, nikt nie pyta. Nikt my nie mamy pyta. Taką sytuację, że wysyłamy generałów na uczelnie, płacimy miliony złotych za ich wykształcenie, po czym przychodzą politycy, oni wiedzą lepiej. I za to sobie ponucą, weź nie pytaj. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Oczywiście życzę wesołych świąt, w końcu wszystkich świętych. To jest bardzo radosne święto, proszę państwa. To są imieniny wszystkich, więc życzę panu również miłych świąt. Kłaniam się nisko. Do widzenia panu, do widzenia państwu.